Do Berlina. Do Berlina, ale tak w pociągu jakoś tak widzieliśmy tyle tych stonsów, znaczy tych, jak się nazywają, gazdesów, że w końcu kupiliśmy bilet na Guns N' Roses. Za chwilę naprawdę się pasuje z po karnister piwa. A ja w końcu przyjrzeliśmy na Guns N' Roses. We'll be right back.
pożegnać. Jak będzie jednak fizyczny, chyba powinni stąsów i powinni... Kiedy? Powiedziałam. A, niestety wyłączyli screena, więc już nie załapię się, ale jesteśmy tutaj. Było wcipkę, że tak się wyrażę, naprawdę rozkakałam się na maksa. Ludzie mało skakali, pod końcem zaczęli skakać, ale nie mogę znaleźć mojego brata. Ja wierdziela Asię, wypięczyłam. Po prostu wyskakałam. Do Rolling Stonesów i do Pereira, doszła do Shigansi. Było zacnie, bawcie jak było. No właśnie, bo jest jeszcze lekko i jakie porównanie? Myślę, że było bardzo podobne, bardzo dobre koncerty, obydwa drugie. Zaskoczyli mnie mega pozytywnie, naprawdę grali zajebiście, nie? Zajebiście, chcę się mega hiperkrytycznie pić, dlatego że skakałam całe 3,5 godziny i to jest za dużo nawet dla mnie, chyba się już starzeje. Ale ludzie nie skakali, ale na końcu czyli skakać, więc chciało się skakać jeszcze bardziej. I zagrali w ogóle How I Wish, How I Wish to Be Here, Pink Floydów, ale bez wokalu, tylko Slash grał. A później ten, jakby się tam Axel grał na filmie. I jeszcze grali, czyje cover grali? Grali tylko ten. Knack, no to wiadomo, bo to jest ten. I Black on Earth, South Garden jeszcze zagrali, no po prostu wcipkę. Strasznie fajnie, grali wszystko. Nowym Borem chciałam nagrać, ale mi się coś nie pykło na Instagramie, więc nieważne. I już gadam, żeby gadać, ja muszę mówić, bo jesteśmy spragnieni. A mojego brata i jak nie było, tak nie było, trochę przyszliśmy późno i dlatego szukaliśmy go wszędzie i krzyczałam dzela, ale go nie mogę znaleźć, więc arrivederci.